Cześć, witam wszystkich w 166. materiale z serii Assassin's Creed 4 Black Flag. No i dzisiaj sobie kontynuujemy dalsze przygody. Wiecie co, nie nagrywałem już ohoho od maja? Chyba w maju, nie w maju, co ja gadam, w kwietniu był ostatni odcinek, także wiecie. Teraz jeszcze na razie jest czerwiec, ale zanim ja zmontuję, to już będzie lipiec, bo mamy 29, jak to nagrywam. I sytuacja ma się tak, wiecie co, zaraz wam wszystko powiem, czego nie było filmów, czego był taki przestój na kanale. Tylko spokojnie sobie podejdziemy do jakiegoś działania. I wtedy na spokojnie wam powiem co i jak. Kurwa, mogłem się po rozbitka wrócić. Płyń, 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 płyń. Dobra. Zawrócimy. Dobra. Tak, mamy sukces floty. To po pierwsze, to od razu jak odpaliłem grę, to widziałem. No i co? Wysiądźmy sobie z tego. Puściłby ster. Pójdźby do floty. Wiecie co, jeszcze musiałem aktualizację zrobić, bo jest materiał, jak robiłem aktualizację 4.5, jak się nie mylę, tak, 4.5, a już była aktualizacja 4.71, więc kurde, długo mnie nie było na konsoli w ogóle. No pierwszy raz od kwietnia gram, ale teraz są wakacje, jest lux, kurde, nie, luzik. O, widzicie, mamy sukces. Mamy kaskę, ale kasa mało ważna. Nowe odzienie, o proszę bardzo, odzienie oficera, widzicie? Jakie piękne, zaraz je sobie weźmiemy, jak nie zapomnimy. Wspaniała reputacja 2, ta misja mnie interesuje. Bo tam jest ten, ta mapa skarbu, nie? A powinno być, bo to był sukces loty, wspaniała reputacja 1, coś takiego. Kurde, nie wiem właśnie, czy to powinno być dostępne, nie? Widzicie? Jest dostępna dopiero będzie. No nie wiem właśnie, czy to będzie, czy nie. Nie ma niczego takiego. Kurde, no to nic, wiecie, powysyłamy sobie w takim układzie. A jakby bitwę morską stoczył, to by było chyba szybciej, nie? Żeby było bezpieczne. Zobaczymy. Ale właśnie, to też trochę zejdzie z tymi bitwami. A, i mam oświetlenie. Jak coś, widzicie cień? Znaczy takie amatorskie, ale jest, bo mam taką lampkę dostałem, LEDową, żeby mi właśnie twarz oświetlała. Jeszcze miałem z tej strony zamontować, ale znowu muszę jeszcze zainwestować w ten przedłużacz, bo mam mało gniazdek. Mam przedłużacz na 3 gniazdka i na 5 gniazdek i to mi nie wystarcza, bo mam tu i dekoder, i router, i wszystko w jednym miejscu. No i mam tak, mam tą lampkę. A musiałem coś mieć na tym, na tej lampce, bo by mnie raziło tak. I tak mnie teraz razi, ale to nie przeszkadza. Mam na tym dwie kartki takie złożone na pół, no bo musiałem tak zrobić. Nie będę wam tego pokazywał, zobaczycie to być może dopiero na 3. rocznicę. Wtedy wam pokażę co i jak, co się zmieniło. Dobra, tu już jest nieciekawie.
Weźmiemy sobie ten. Weźmiemy sobie ten. I weźmiemy sobie ten. No, tym taranem będzie tu śmieć. Aha, i nie wiem, czy mnie dobrze będzie słychać, wiecie, bo musiałem podkręcić mikrofon. Nie wiem dlaczego, ale rozrypał mi się mikrofon. Znaczy, rozrypał się, coś mi ciszej działał, mi to nie pasowało właśnie. I musiałem podkręcić trochę mikrofon, nie wiem, jak to będzie słychać, będę wiedział dopiero jak... Jak po materiale, nie? I kolejna sprawa. Górny lewy róg. Widzicie, nie ma tego loga. To było po prostu takie proste. To po prostu trzeba było w opcjach nagrywarki tylko, kurwa, wyłączyć. To jest tak zwany znak wodny. Ja właśnie... Coś mi to nie grało z tym znakiem wodnym. Nie wiedziałem, co to jest, jak konfigurowałem nagrywarkę. I mnie to właśnie ciekawiło, co to jest. Ale nie wiedziałem w ogóle. Nie miałem pojęcia, co to jest. I ktoś tam pisał, że ktoś ma zamiar kupić nagrywarkę Avermedii, taką jak ja mam właśnie. I napisałem, że nie polecam jej, znaczy nie polecam. Polecam, ale jeden minus, jaki tam mi nie pasuje, to jest to, że jest właśnie to logo, no nie, w górnym lewym rogu, a gość mi tam odpisał, że to da się wyłączyć, a ja taki w szoku, nie wiem co jest grane, nie? I się pytam, jak to wyłączyć, no a ten mi mówi, że w opcjach znak wodny trzeba po prostu wyłączyć, można nawet swój tekst dać. I teraz jest to wyłączone, a widzicie, miałem zmieniać nagrywarkę, bo tylko dlatego, że mnie to logo wkurzało, a teraz ta nagrywarka będzie mi służyć i służyć w takim układzie. Dobra, wiecie co, nie będziemy tego robić, bo nie ma sensu. Nie ma sensu, ja jeszcze raz przelecę to, czy tu ja tu coś nie zostawiłem. Wiecie co, albo najlepiej powysyłam na te nowe misje, co teraz są. Co są te takie wykrzykniki, nie? Wyślijmy to. Bo być może się odblokuje wspaniała reputacja 2. Aha, 70 ładowności trzeba, to tylko liniowiec, tak mi się wydaje przynajmniej. Dokładnie, ale widzicie, ten jest rozdupczony. 133 kamienie. Kamieni mamy dużo, to można naprawiać. Dobra, poszedł. I mamy tu coś jeszcze? Nie mamy. Dobra, lecimy dalej. Tu wyślijmy. Ja wiem, że mogę naprawiać i wtedy będzie 100%, ale szukam takiego jeszcze nie za bardzo rozdupczonego. O właśnie, ten może sobie pójść. Wielkie apetyty, 50 ładowności potrzebuje, tu jest 83%. 99%, muszę mieć 100, bo mi to nie da. Kurde, jakie liniowce mam porozdupczane. Dobra, ten pójdzie. I tutaj tyle. Afryka. Tu nie ma nic. Morze Śródziemne. Gdzie to dopiero dostępne będzie? Szaleństwo tutaj wyślijmy. 80 ładowności znowu. Ja pierdzielę. Mam ten liniowiec, czy wysłałem już? Jest. Całe szczęście. Naprawmy go za 17 kamieni. I sobie go wyślijmy. Okej. Coś tu jeszcze mamy? Chyba nie. Do ojczyzny jeszcze jest. 75 ładowności. Nie mam na 100%. Lipa. Kanada. Tu nie ma nic. Kolonie brytyjskie. Nie ma nic. Tu nie ma nic. I tu na pewno też nie ma nic. Okej. Dobra, wychodzimy stąd. Lecimy dalej. Aha, mieliśmy odzienie sprawdzić. Odzienie, czego tam było? Odzienie oficera.
znajdowane przez flotę Kenwaya dokładnie. Odzienie chwalone przez brytyjskich oficerów ze względu na swe piękno. No to ubierzemy go, zobaczymy co to za odzienie. Musimy stąd wyjść. No ładne takie czerwone. Zajebiste. O luju, patrzcie to. Zajebiste odzienie. Dobra, wiecie co? W takim układzie, jak nie mamy tej misji, co my mamy jeszcze tu do zrobienia? Kurwa, w końcu muszę skończyć tą grę. Okręty. Dwa okręty nam zostały. To będzie trudne. Wiecie co? Na maksa bym sobie ulepszył kawkę. Tak myślę. Tylko co my tutaj musimy zrobić? Działa burtowe. 500 metalu. No to będziemy zbierać 500 metalu. Lecimy gdzieś szybką podróżą. Najlepiej na trudny. A tu jest legendarny znowu. Tu też jest trudny, dobra. Polecimy tutaj. 500 metalu, szukamy metalu. No ładnie to wygląda. Ale lak. Metal, metal. Tam jest Tulum. To musimy odbić w takim układzie tu. Kurwa, czego mam tylko jeden segment życia kawki? Rum, cukier. Kurde, denerwuje mnie to znajdowanie tych statków, co mają dużo materiału. Rum, cukier. Nie trzeba mi pieniędzy. Trzeba mi, kurde, metalu. Ty, a ja... Czy ja metalu nie mogę kupić przypadkiem? Wiecie co, aż muszę wrócić do tego fortu. Bo jak mogę kupić metal, to nie ma sensu go szukać. Kup. Nie mogę. Ale lipa, no. Czy mogę? Tu nie, co ja w ogóle patrzę? Tu mamy wszystko max. Sprzedać, no to sprzedaj ładunek, no to rum jedynie. Tyle. O, naprawić by statek. Dobra. Pierwszy raz w ogóle to robiłem w tej grze. Chyba. Aha, tu jest tylko ten. Do przekupienia, ale to nie ma sensu. Dobra, wracamy na statek. Nie da się chyba. Trzeba polować niestety. Jeszcze sztorm, super. O, jest metal. Ale on ma znowu trzy statki. Jezus, czego się tak pogoda szybko zmienia? Nie lubię tej pogody. Ale kto ją lubi? No i nic tu praktycznie nie widać. Luju. Rozbitek. Mało mam ekipy. Dobra. Tam coś płynie. Uhuhu, coś potężnego. No to dawać na dziada. Ale potężny. O luju. Ty, ej, ale chyba hita mi nawet nie zada. O, chyba zadał. No, coś tam mi wziął. Ale patrzcie ile, o luju. Ani mi jednej... Nie, troszkę mi wziął. Dwie kreseczki. Ready!
Dobra, lecimy. Dobra. Koniec zabawy, śmiecie. O ty śmieciu, ty. A, pajac. Który jeszcze? Dobre, tego jeszcze nie widziałem. Dobra, bandera jeszcze. Ty śmieciu. No co za pajac? Kurwa mać. A, to jest super. Dobra, poleciał. Tego drugiego już nie ma? Chyba nie. Dobra. Zrobimy taki krótszy odcinek, bo ostatnio były dwa dłuższe. Choć nie było długo. Długo nie było filmów, to ciul. Kiedy miałem wam opowiadać, co się działo. No co się działo? Nagrałem wam film przez twój kanału. Później wyjechałem. Nie miałem nowych filmów, wróciłem. Wróciłem, to wiecie jak to jest. Maj, koniec maja. Koniec maja praktycznie. Poprawki w szkole i tak dalej, i tak dalej. I tak zleciało do czerwca. 14 czerwca była konferencja. I tak zleciało właśnie do 14 czerwca. I niestety nie miałem czasu siąść nawet nic nagrać. Jedynie tam jakiś film z samolotami wam jedynie zmontowałem na szybkiego. Żeby coś było jednak na tym kanale, żeby nie było tyle przystoju. Bo mówiłem wam, że pisałem wam zresztą, tam była informacja z tyłu pod tamtym filmem, że 20 maja powinna powrócić seria, a się okazało, powróciła dopiero w lipcu. Więc wiecie, nie ma co planować, bo mówię, z planów to nici. Ale kurde, skończyłem klasę i się bardzo cieszę. Nie chciałem sobie zawalić kolejnego roku. Kurwa, chyba nie trafiłem. Nie, nie trafiłem. Na moździerze go rozwalę, nawet nie będę się tam zbliżał. Chociaż nie będzie tak łatwo jak sądziłem, bo on mi tu nagle zawrócił. Dobra, ani hita mi nie zadał. Lux. Okej. A, to będzie proste nawet. Gdzie są te zapasy? Proste. Tam są. Aha, mam kropką oznaczone, tylko jestem ślepy. Okej, jedne są. Kurwa, przeleciało, żeby to szlak. Okej, no i tych jeszcze załatwiać raz, dwa. A, skontrował. Dobra, Grites.
Ważne, że jest metal. Ile tu mamy tego metalku? 313, to wciąż mało. O, następny, potężny, no to elegancko. Jeszcze na dwa takie napaść i można iść kupować. Ten ma metal, uhuhu. Ta muzyka jest zajebista. Aha, co wam jeszcze miałem powiedzieć? Strasznie dużo widzów się zrobiło, bo jest prawie 200 już. Nie spodziewałem się, że będę w ogóle tyle miał. Ale to pewnie przez ten jeden film, który mi wypalił. Mam ponad 18 tysięcy wyświetleń już teraz z realizacji kodu. A i co wam jeszcze miałem powiedzieć, że mi się przypomniało? Plus mi się skończył. Skończył mi się PS Plus niestety. Ale doszedłem do wniosku, że nie będę na razie kupował, bo... Bo nie ma sensu. Bo i tak na razie nie ten online nic nie. Nic z multiplayera nie nagrywam, więc nie ma sensu, żebym w to inwestował znowu kasę. Cały rok tak naprawdę to nie przydało mi się do niczego, ale. Ale przynajmniej wam pokazałem, jak to jest i mam dzięki temu na tym filmie ponad 18 tysięcy wyświetleń. Dobra. Aha, co wam jeszcze miałem mówić? Widzicie, przypomina mi się pomału. Czekajcie chwilę. Bo ja jak gram, to nie mogę nic gadać, bo mnie to drażni. Muszę być skupiony, bo to tak nie będzie. Kurde, nie załatwiłem przed tym. Jeszcze bandera. No trzymaj się, kurde. O, nad mnie. Patrzcie, jak się znowu zbagowało. Ja pierdolę. Kops mi go tam. Kurde, nie zobaczyłem, jak leci. Dobra. Aha! Już wiem, co miałem mówić. Live streamy. Mówiłem wam na tym filmie, co zapowiadałem. Przestój. Nie będzie live streamów, niestety. Nie będzie, wiecie, ja sobie muszę nagrać materiał do przodu, bo znowu wyjeżdżam. I wyjeżdżam na całe wakacje. I to niedługo. Także nie będzie live streamów. Będzie dopiero gdzieś koło września, jak będę miał czas, bo znowu będzie szkoła. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie. Nic nie będę planował, tak jak mówię. Dobra, ile nam jeszcze tego gówna trzeba? Sto 170 na okrągło. 170, no to jeszcze jeden taki ze... Tu ma tylko 50. Tam nie ma w ogóle. Tam coś płynie. Hiszpańskiego. Tu nie ma nic. Tu ma 70, już lepiej. Dobra, na którego mieliśmy lecieć? Na tego. Ten będzie słaby, mi się wydaje, bo ma mało. Mało ma tego surowca. Fire!
Chyba ten mnie będzie taranował. O, fuck, shit. Kurwa, nie mam czasu teraz, przestańcie pisać. Ten mnie będzie taranował. A ja odbiję. I co, łyso ci? Gościu. Gościu, łyso ci? 10 jeszcze tylko. Dwóch nie ma. Trzech nie ma. Kurde, nie tam. Gdzieś na dół spadł. Trafię w ogóle? No co za dziadostwo. Czterech nie ma tylko. No szybciej. Gdzie tam mi już toporkiem, kurde, linę chcesz przejebać? No. Jeszcze dwóch. Kurde, ta załoga jest, ale ona nic nie pomaga. Czasem tylko jeden zniknie i to wszystko. O, fuck. Siłacz. O, fuck, shake. Dobra, pozamiatane. Okej. Ale chodzi głośno, masakra. Kurde, jeszcze stuwa. Niecała. A i co wam się jeszcze pochwalę, to kurde, na tych, mieliśmy olimpiadę 16 czerwca i 17 w szkole, zajęliśmy pierwsze miejsce w piłkę nożną, jak coś. Także luks, koniec roku mi się udał nawet. Tu coś płynie, tylko nie wiem co to jest. No, wyświetli się dziś. O, no i elegancko tego zgnieciemy, gnoja i luks, nie? Kurde, każdy się zawraca, nikt nie ucieka. Kurwa, teraz dwa, żeby tu jasna dupa. Dobra, ten zgnieciony. Ja też mam, gościu, dobry taran. Myślisz, że tylko ty masz? Kurde, jeszcze nie trafiłem. O, shit. O, gościu. Ej, patrzcie, odbił w ostatniej chwili śmieć. Ale mocny, jak na bryk, to jest mocna sprawa. No chodź tu. A i teraz on mi się odwrócił taranem śmieć. Aha, to nie, tego nie chcę. Chociaż coś ma? Ma, no to włazimy na niego, nie? Kurde, przejmuj ster, nie denerwuj mnie. Okej, 10. Chyba troszkę za mocno. Nie załatwię nic stąd. Nie ma szans. Dobra, zdejmujemy ich. Okej, 5 zlikwidowanych. No, czego się nie bronisz, gościu? Co, nikt tu do mnie? Dobra, jeszcze jeden.
No i jeszcze nie ze... No. Okej. Do floty będziemy sobie tam za kamienie poświęcać. No i co, jeszcze pewnie na koniec tamten zabordażujemy, bo metal się przyda. Wierzcie, że metal się przyda, bo jeszcze nie tylko metal poświęcimy na te działa burtowe i to przedostatnie są, ale jeszcze. Jeszcze się przyda. Dobra. Wrogim oficerów i wrogą załogę, okej. Kurde, nie trafiłem. Dobra, jeden dostał. Drugi dostał. Teraz jeszcze przeklętą. Gdzie mi z tym szprajem? Cztery. Dobra. No. Dobra, jeszcze siedmiu. Puść się tego, puść się tego. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, gościu. Czego on puścił topór? Co za debil. Czy to jemu, czy temu u góry pistolet spadł? Znaczy karabin. To wygląda na karabin. Dobra, jeszcze jeden. No i elegancko. Dobra, lecimy do jakiegoś fortku. Tutaj może być. I lecimy kupić to ulepszenie. Kirealgo, to jest chyba co się stało. Nie wiem po jakiemu nawet. Po meksykańsku, po hiszpańsku, nie wiem. Dobra, kupujemy w takim układzie działa burtowe, zwiększą się o 2, najlepszy zestaw armat, 21 armat na każdej burcie dających imponującą siłę ognia, 12 tysięcy reali i 500 metalu, mamy w tym momencie 790 metalu. Lux. No i patrzcie tu, znowu trzeba metalu, mówiłem, że metal się przyda. Zostanie nam ostatnie działa burtowe, to zostanie nam pewnie na następny odcinek. Tak, na następny odcinek, 20 tysięcy reali, 65 metalu, sobie skombinujemy metal i sobie ulepszymy. I zostanie nam później jeszcze moździerz i siła folgierzy. I będzie elegancja Francja. Czekajcie, jeszcze amunicję, by uzupełnić kule moździerzowe. 550 reali. I sprzedamy coś. Sprzedamy cukier z 600 reali, się wróci coś zawsze. I sprzedamy rumek 1680 reali. Okej. Dobra. Elegancja. Dobra. Wiecie co? Ja bym się jeszcze może puścił na ten okręt legendarny. Co wy na to? Tu jest trudny. Tu jest łatwy. Spróbujemy na tego. Dziadygę. Nie będziemy przeskakiwać, tak jak wam mówiłem, co jest ten bug, tylko po prostu polecimy sobie tak spróbować go. A tak sobie teraz myślę, to M. To nie są metry, tylko to są być może mile. Ale mile morskie to by było MM, właśnie to jest dziwne. M. Może metry, bo gra jest spolszczona.
Nie mam pojęcia. Zajebiście to wygląda, ta woda, jak się odbija na statku. Się ta muzyka zacznie trząść. So we squared our main yard and upshuttled it steer. Kurwa, to są dwa. A to jest łatwy? Ja pierdolę. Będzie zabawa. Już się kurwa spociłem. O luju, to są te dwa. Powiedziałbym nawet najtrudniejsze, ale jak tam jest na tamtym jest trudny, a tu jest łatwy, no to muszą być kurwa słabi, nie? Goście. Uwaga, zaczyna się. Szybki są i moździerze nie nadążają, chociaż jeden jest na wypadnięciu, a ja mam jeszcze dwa segmenty życia. Także być może jest szansa jeszcze. Patrzcie, jakby się wycofywali, nie? 13 moździerzy. Zdążę za nimi? Tak jakbym w ogóle nie płynął, nie? Tak, ale zanim on się nakręci. Kurwa, on tak jakby prosto na mnie. O, śmieć! Dobra, ten z głowy, ale gorzej z tym. Został mi jeden segment życia, czajcie to. Szajcie to. A się zdenerwował gość. Nie mam chyba szans, nie? Jak myślicie? Kurwa mać!
Widzicie? Tyle brakło. Chuj jebany. Jeszcze raz, choćbym miał kurwa godzinę tu nagrywać, rozjebie skurwysynu, bo to jest... Trzeba kurwa techniki trochę. A rozpierdolę gnoj. Rozjebie chuj. A mnie zdenerwował teraz. Kurwa no troszeczku. Kurwa gorąco. Coś wam jeszcze miałem mówić. Wiem co teraz, ale teraz nie będę mówił, bo teraz się walka zaczyna. Powiem wam, przypomnijcie mi później. Nie wiem jak, ale nie wiem, zadrędajcie mi tu albo coś. Nie wiem, czy już teraz mi tak dobrze pójdzie. Kurwa, ja tylko tracę moździerze niepotrzebnie. Tak jest właśnie. Patrz, prawie najechałem na siebie. Patrzcie, jeden jest na wykończeniu, ale mnie zmiażdży, ja cię pierdolę. Tym by się trochę zająć teraz, nie? O śmieć jebany, ale mnie zdjął. Widzieliście to? Ja pierdolę, jak mi życie spierdala. Gdzie on jest? No to ja go nie widzę praktycznie. Ja teraz muszę spierdalać, bo to mnie tylko ratuje. Nie. Nie. Nie, padnę. Kurwa mać, no troszeczkę mi brakuje. Ostatni raz. Ostatni raz, ale ja rozpierdolę gnoi. Wszystko mi się odnawia na nowo, także jest luks, chociaż z tym. Życie, kurwa, moździerzy mam tyle, ile miałem. Nie mogę zrobić błędu i się wjebać w nich, tylko od razu spierdalać. Fire!
senora! Kurwa, szybkie są, no, szybkie są. Jebane są szybkie. Nie, no nie mam szans. Z dwóch stron to już nie ma szans. Jeszcze się im ustawiłem, kurwa, prosto pod ten. No kurwa, z przodu śmieciu. Jak on to możliwe, że on mnie tak ładuje? Zwykłą kurwę. No nie ma szans, ostatni segment to nie ma szans. No jak kurwa, jak? Chuju zajebany. No ile on ma kurwa życia? Nie mam nerwów do chujostwa. Nie, trzeba go podlepszyć i wtedy na nich polecimy. Nic, kończymy w takim układzie odcinek, bo długo trwa. Dobra, tu sobie zakończymy. I co miałem mówić? Nie nagrywam bluzie, wiecie, bo... Po pierwsze przepaliłem bluzę w jednym miejscu. Nie, ale to nie widać, serio, ale to nie widać. A po drugie ja mam tu tak gorąco, że się po prostu nie da wysiedzieć w bluzie. Widzicie, nawet czoło mam mokre, choć... Bo ciepło jest, nagrzeje blachy i zajebiście jest tu gorąco, nie idzie tu wysiedzieć. Dlatego czasami może być brakować filmów, bo po prostu nie dam rady tu nagrywać. Przeniósłbym się na dół, ale jest tyle tego do znoszenia i w ogóle... jak mam się przenosić na dół, to wolę w tym upale coś nagrać. Dobra, tyle to na ten materiał. W następnym materiale znowu sobie popolujemy na statki. Popolujemy sobie na statki. Zdobędziemy materiał. I to będzie na pewno materiał za materiałem, także te za chwilę... Znaczy za chwilę. Następny odcinek to będzie z tego miejsca. Bo chcę nagrać sobie jak najwięcej materiałów, jak nie zdążę nagrać, znaczy wrzucić materiałów, to zostaną mi po prostu, będę je sobie za granicą wrzucał. Dobra, na razie to by było na tyle, jeśli się podobał, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnym materiale. Na razie, cześć! Patrzcie tu, jeden strzał. Patrzcie to, kurwa, rozjebałem gnoja! Rozjebałem gnoja na... Oh.